Opaski bezpieczeństwa dla seniorów mieszkających w Raciborzu zakupiły władze miasta w ramach programu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu rozdał opaski bezpieczeństwa z funkcją teleopieki. Całość inwestycji została sfinansowana w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Opaski te są rozdawane, zostały zakupione i są rozdawane seniorom w ramach programu wsparcia seniora. Są opaski bezpieczeństwa. Jest to opaska, która pomaga seniorom w codziennym życiu, bo dzięki opasce mogą sobie mierzyć na przykład ciśnienie, mają kontakt przez 24 godziny z osobą w centrum medycznym. Ta osoba może im udzielić jakiejkolwiek pomocy, czy wezwać pomoc, czy po prostu porozmawiać. Są to opaski, które mogą pomóc seniorom w bezpiecznym tak naprawdę funkcjonowaniu. Opaski z funkcją SOS, która wzywa pomoc dla seniora w razie konieczności. Nasze opaski skierowane są do wszystkich seniorów, bo są naprawdę proste w użytkowaniu, mają tylko jeden przycisk. W związku z tym nawet osoby, które są mniej samodzielne, są w stanie wezwać pomoc, wciskając tylko jeden przycisk SOS przez 3 sekundy. Na dzień dzisiejszy już rozdaliśmy około 200 opasek. Szkolenia są w dziennym domu tu w Raciborzu. Te osoby, które ich stan zdrowia nie pozwala, żeby przyjść na takie szkolenia, to są indywidualnie umawiane z przedstawicielem firmy i naszym pracownikiem i są odwiedzani w domu i tam jest im po prostu wszystko, całe przeszkolenie jest u nich w miejscu zamieszkania. Projekt jest skierowany do mieszkańców Raciborza, którzy mogą zgłosić się po opaskę bezpieczeństwa do Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Opaska dla osoby starszej, samotnej, chorej to bezpieczeństwo oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania. Sprzęt jest oczywiście, wymaga ładowania, tak jak każde urządzenie elektroniczne, natomiast podłączenie samego ładowania jest bardzo proste. Bateria trzyma około 2-3 dni, w związku z tym nie jest to krótko. Ładowanie trwa około 2 godzin od zera do pełna, ale wiadomo, można w międzyczasie podładowywać. Ta sama opaska tak naprawdę ma wyświetlacz, ma jeden przycisk, dodatkową funkcją jest ten w cudzysłowie zwykły zegarek w przypadku, w którym dany senior może, coś mu się może wydarzyć, tak? Może upaść na ulicy, może zasłabnąć w domu nawet w nocy. Taka opaska, szczególnie osobom samotnym, daje duże bezpieczeństwo, gdyż wezwanie pomocy spowoduje to, że dana osoba nie będzie czuła się w tym momencie sama i nie będzie, że będzie zaopiekowana. Jestem samotna i choruję na różne choroby i po prostu czułabym się bezpiecznie, gdybym taką opaskę miała. Po opaskę można się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, ulica Sienkiewicza 1. Tam są rozdawane wnioski. Taki wniosek trzeba wypełnić i u nas złożyć. O opaskę mogą się starać osoby starsze powyżej 65 roku życia. Musi być ta osoba mieszkańcem Raciborza i musi być osobą niesamodzielną. Przycisk SOS znajdujący się na opasce umożliwia nawiązanie połączenia z telecentrum czynnym 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Urządzenie wyposażone jest również w detektor upadku oraz czujnik GPS. Seniorzy biorą udział w szkoleniach oraz otrzymują urządzenie bezpłatnie.